No i szanowni państwo, bardzo proszę, jeśli chodzi o tą kategorię wiekową, klasa 1-3 dziewczynki. Na miejscu trzecim dzisiaj Julia Joker, Prudnik. Komunikaty opiekun Kamilki Ochęcy. Prosimy, aby zgłosił się pan do karetki pogotowia. To małe rozwinięcia, ale prosimy opiekun Kamilki, aby się pan zgłosił. No a panowie, zajmijcie miejsca. No zobaczcie na te stroje, proszę państwa, żółte to oczywiście Akademia Huzara. Naszego znakomitego kolarza. Kolejna przyszłość, kolejny kwiat kolarski rośnie, a dzisiaj macie okazję zobaczyć ich tutaj w Sobótce. I teraz oczywiście te nagrody wędrują do nich z rąk burmistrza, z rąk dyrektora. Szczególnie dla tych młodych zawodników i zawodniczek, którzy dzisiaj stanęli do... Jednego z naszych sponsorów, które tutaj właśnie wręczamy teraz tym młodym zawodnikom i zawodniczkom. Szczególnie się dziękujemy i dziękujemy pewnie Posnetę za tę nagrodę. Firma Posnetę to oczywiście przekazywanie również żeby się do zawodników i zawodniczych, a za chwilę. Teraz zostanie tam fanfary i proszę państwa, jak będą fanfary, muszą być dużo, dużo brawa. Dziękujemy uprzejmie i proszę państwa, za chwilę oczywiście będą panowie w tej kategorii wiekowej, jeśli chodzi o gimnazjum i ja już tą piątkę będę tutaj zapraszał i bardzo proszę. Miejsce piąte Jan Ochały, Kędzierzyn, Koźle. Miejsce czwarte Paweł Krokicki z Prudnika. Miejsce drugie Jakub Brzeziński, Opole. Miejsce drugie... 8 do końca, Michał, dajesz! Dziękujemy uprzejmie, drodzy panowie, proszę państwa, my w tym momencie wracamy już ponownie na wyższy tył, ponieważ tam za chwilę godzinie się rozmawiamy, bo już kolejna kategoria nie na trasie, a o godzinie 14.30 dekoracja szkół. Mili państwo, wracamy na trasę. Kategoria junior młodszy. A tutaj finisz wyprzedzkiego okrążenia. Ostra walka. I hopy, no zmienia nam się tutaj. I Maciek Werkowski, olimpijczyki jeszcze po cudzie. Nasz Rafał Majka, który już po pierwszych wygranych szkolnych zawodzie i z dużej grupy
kolarskich adeptów został o jeden. Rafał Majka, biskolarz najwyższego światowego formatu, o którym mówią mało kto tak jeździ po górach jak ten chłopak z Polski. Jak kiedyś się mówili o Szoldzie, o Garciku Szurkowskim, o tych asach z lat 70. Ojciec marzy mu się kariera syna i mówi: Krzysiu, do przodu, do przodu. O, tutaj pojechali, ale walka i kolejna grupka zawodników. Oni pod podium na sekundkę. Włodko, oddaje się głos, bo tam oczywiście emocje sportowe kategorii junior młodszy cały czas na trasie. I kolejna grupa już tutaj mknie po tych pięknych ulicach Prudnika. Memoriał Stanisława Szosdy przypomina finał pytoniów ulicznych Mistrzostwa Polski. Włodek Rezner. Cezary Bezdak, kolarz z Wielunia. Ach, ten Wieluń, ten Gostyń, te ośrodki na mapie kolarskiej Polski. Tam mają znakomitych wychowanków, tam jest znakomita praca, tam trwa rozwój polskiego kolarstwa. Te szkółki kolarskie, to wszystko proces. Czołówka, Jelc, Jelc, moto. Jęć. 5 punktów do starycia. Ale finisz. Ale ha, 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 ha. A ładnie, ładnie. Proszę. Cezary Bzdak. Jęcia Gostynia, Wieluń. No brawo. Brawo. Ładny wyścig. Mocne tempo. Fantastycznie. Ta niewiadoma, ta Kasia Pawłowska, ta Eugenia Bujak wygrywają wielkie wyścigi. 9 runda. Chłopak ucieka, ucieka. Lubi atakować. To jest przywilej mocnych wyścigów. I wygrywa Adrian Sitko. LKS i Jelin. Adrian Sitko atakuje. Adrian Sitko, kilometry. A więc walka będzie na pewno wspaniała, bo to będzie 15 okrążeń kategorii junior. Brawa dla każdego kolarza za ambicje, za wolę walki, dojechać do mety, dziś na dalszej pozycji, ale jutro, pojutrze, za tydzień, może karta się odwróci, pod nogą będzie więcej mocy. Koniec was goni! I będzie wygrana, i będzie jeszcze większa radość. Uwaga, ładnie zdobili się, walka, 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 odjechał i wygrał, no wygrał, bo to Bartek Zabłocki, Bibę, wicemistrz olimpijski, mistrz świata, zwycięzca wyścigu pokoju i mistrz Polski w wielkim stylu i Tour de Pologne też wygrał. Ambitnie jedzie Krzysiu Domin. Czekaj. Odaczyna Domina. Ambitniego ma serce, ma gieny. Po ojcu i widać, że będą z niego ludzie, jak to mówią w kolarskim peletonie Berlinie. Dwa do końca, Gasper! Rozbija się chłopak, robi postępą. Uwaga, będą dwa punkty, hop, i na kresce, ale pokazał klasę ten Łukasz Michalski z Jelca,
wystrzelił na ostatni centymetr. Kuba! Wystawił kolarskie koło i on wygrał to. Dziękujemy Państwu za ten doping, za te oklaski, za serdeczność, za miłość do sportu. Pamiętam, spróbuję, jak tam przekroczy tą 50, 60, 70 i poczuję wiatr we włosach, to będzie inne samopoczucie i zachęcam Państwa, jeździmy na rowerach. Ekoraża, oj, będzie teraz, byli Państwo, łatwa bajka, ale ma to mniejsze chłopak, który dąży do zwycięstwa i ma tą wygraną na ostatniej rundzie. Jakub Wrąckowiak, reprezentant Gostyna, on wygrał ostatnią premię, ostatni finisz. Sędziowie notują, podopisują te wszystkie numery i numerki i dodadzą te wszystkie punkty i okaże się, kto jest najlepszy, kto jest zwycięzcą całego kryterium. Coś mi tutaj się widzi, że...